Powoli zbliżamy się do końca sezonu trzeciego, co oznacza, że wydarzenia powolutku zaczną nabierać tempa. Zaczniemy od drobnych zmian, natomiast w te grubsze wejdziemy wraz z aktualizacją 13.40, która to wprowadzi masę nowości. Od nowych trybów przez kosmiczną fabułę po nową, największą miejscówkę w historii Fortnite, jaką będzie oczywiście Atlantyda. Jeżeli jesteście gotowi, to rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie coś do picia czy jedzenia, a także zostawcie suba, aby niczego nie przegapić, ponieważ już niedługo 240 tysięcy, a wraz z tym otrzymacie giveaway, także bądźcie czujni. Mapa nieustannie się zmienia i już niedługo wraz z nadejściem samochodów otrzymamy kolejne już to ogromne nowości, jednakże zanim do tego dojdzie, to troszeczkę będziemy musieli poczekać, bo najpewniej aż do aktualizacji 13.50 mapa już w najbliższych dniach będzie wyglądać tak i jak możecie zauważyć, czegoś na niej brakuje, podobnie jak w samym Fortnite, a czego mianowicie? Ano kodu JLT, który moglibyście wpisać, jeżeli korzystacie z mojego kanału i doceniacie moją codzienną pracę. Wielkie dzięki chociażby tej piątce cudownych graczy, którzy udali się na zakupy właśnie z moim kodzikiem i pochwalili się nim na naszym Discordzie czy na naszym Facebooku. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Akcja z Aquamanem już niedługo nabierze nowego tempa wraz z tym, jak do gry zostanie wypuszczona aktualizacja 13.40 zawierająca sporo zmian. Odbędzie się to najpewniej w przyszłym tygodniu, ponieważ właśnie otrzymaliśmy informację, że twórcy zaczęli testować sezon czwarty, co oznacza, że zgodnie z cosezonowym harmonogramem aktualizacja 13.40 jest już dawno ukończona i czeka tylko na ostatnie doszlifowania, co się stanie w ciągu kilku najbliższych dni. Fortnite potrzebuje aktualnie dużego update'u, ponieważ póki co mamy dość mało kontentu, co niestety sprawia, że nasza gra pod względem samego gameplayu staje się dość mocno monotonna, o fabule nie wspominając. Ta już leży i kwiczy i ponownie niestety słuch o niej zaginął. Zmieni się to natomiast wraz ze wcześniej wspomnianym patchem oraz dniem, w którym staną wprowadzone najnowsze zadania powiązane z nowym statkiem bojowym, kiedy to poziom mapy ponownie się opuści. Już niedługo na terenie ogromnego wiru zostanie zaimplementowana nowa miejscówka, jaką będzie Atlantyda, czy coś w ten deseń. Według przecieków będzie to ogromne połacie terenu, samą jaskinią, czy chociażby antycznymi ruinami, jednakże wszystko może się zmienić lada dzień. Są to przecież tylko i wyłącznie przecieki. Co ważniejsze, to właśnie ta lokacja stanie się pretekstem fabularnym i czymś kształtowanym pod nowe wydarzenie na żywo, które to, miejmy nadzieję, tym razem nas nie ominie, tak jak to było w najnudniejszym sezonie, jakim był sezon pierwszy rozdziału drugiego. Wiele o samej Atlantydzie niestety nie wiemy, jednakże mamy masę innych wskazówek, jak i zmian. Co powiecie na wątek kosmitów, który zostanie ujawniony wraz z tygodniem 8 i nowymi wyzwaniami. Niezwykle ciekawy aspekt, jednakże dzisiaj nie skupimy się akurat na samych wyzwaniach, a na aspekcie fabularnym, jeżeli chodzi o te właśnie zmiany w ramach takich sekretów czy historii z Fortnite. Wraz z sezonem trzecim, lecz rozdziału pierwszego, do gry zawitały dwa skiny, które to zatrząsły całą społecznością Fortnite, ponieważ to właśnie wtedy sekretny meteoryt po raz pierwszy został zaimplementowany do gry, a wraz z nim w karnecie bojowym pojawiły się postacie kosmonautów, które to znamy pod nazwą Voyagerów. Prezentują oni nieznaną nam organizację, jednakże zgodnie ze wszystkimi znakami na niebie, właśnie powróciła do gry za sprawą Siony, ale po kolei. W sezonie trzecim mieliśmy do czynienia z grupą astronomów, którzy to nie odgrywali jakiejś znaczącej fabuły, ale jednak jakąś tam historię mieli. Siły kosmiczne tamte świata zostały odcięte od ziemi wraz z tym, jak na świat Fortnite została przeprowadzona inwazja ze strony pustaków i króla burzy, która to swoim zasięgiem objęła nawet górne warstwy atmosfery czy samą orbitę, co uniemożliwiało sprowadzenie załogi na ziemię. Najpewniej wraz z tą całą akcją pojawił się nowy typ kosmicznych rozbitków, którzy są po dziś dzień nazwani Dark Voyagerami. Jest to grupa atakująca inne statki po to, aby zdobyć surowce czy po prostu przeżyć. Potem ich wątek ucicha aż do czasu. W sezonie 9 pojawił się nowy Voyager zwany Eternalem i pełnił on rolę prześladowcy i najpewniej jest wynikiem mutacji z burzą, a sam bym się pokusił nawet o tezę, że być może jest to swoista forma kosmicznego czempiona burzy. Póki co jedyną poszlaką jest to, że przybył spoza naszego wymiaru wraz z trzecią kolizją światów, co sprowadza nas do jednej prostej myśli: po drugiej stronie znajdowało się odbicie naszej rzeczywistości. Jeżeli przyjrzycie się Eternalowi, to zauważycie, że jego szybka i pancerz przypomina hełm
rozbitka z dna morza, co może oznaczać, że tak jak nasz pierwotny wymiar miał normalnych astronautów i ich ciemną wersję, tak ten nowy wymiar ma coś również podobnego i dowodem na to jest właśnie obecność Eternal Voyagera, który to jest kontrastem do załogi Siony. Na związek między wszystkimi Voyagerami wskazuje fakt, że pierwotnie należeli do tej samej organizacji, jednakże nadal nie wiemy, czy przenieśliśmy się w wymiarze, czy może wydarzyło się coś zupełnie coś innego, także ciężko tutaj o jakąś sensowną argumentację i umieszczenie tego w związku przyczynowo-skutkowym. Niemniej jednak każdy Voyager jest ze sobą w jakiś sposób powiązany, ponieważ wszyscy pierwotnie przynależeli do tej samej organizacji i najpewniej Siona jest albo następczynią podstawowych kosmonautów, albo ich odbiciem z alternatywnej rzeczywistości. Warto również zwrócić uwagę na opis Siony. Mówi ona, że jest zagubionym wędrowcem, a sama jest również nazywana przedwiecznym Voyagerem, jednakże wiele nam to o niej nie mówi, co najwyżej możemy się domyślać. Wszystko najpewniej rozwiąże się w ciągu kilku najbliższych dni, jednakże zgodnie z cotygodniowymi nowościami czekają na zmiany na wyspie, którym to musimy się przyjrzeć. Niedawno mogliście odebrać darmową emotkę za samo zalogowanie się, a już niedługo będziecie w stanie odebrać kilka darmowych przedmiotów, które to wyglądają naprawdę świetnie. Biorąc pod uwagę ostatnie rozdawnictwo Epic Games, możemy wywnioskować, że pod koniec sezonu czeka nas jeszcze troszeczkę darmowych nagród, ale do rzeczy. Najbliżej do zdobycia będzie malowanie do broni, które to pojawi się w ramach koncertu kolejnego już to artysty na trybie królewskiej imprezy, jednakże podobnie jak w przypadku neonowych skrzydeł, nie będziecie musieli nawet w nim uczestniczyć. Wystarczy się zalogować w odpowiednim czasie. Jeżeli wejdziecie między 31 lipca a 2 sierpnia do gry, to do waszych szafek trafi malowanie, które to swoje ubarwienie i wzory zmieniać będzie w zależności od muzyki, która was otacza, także bardzo fajna rzecz, ale nie jedyna, na którą musimy zwrócić uwagę. Z okazji kolejnej już to współpracy Avengers, Fortnite twórcy rozdają kolejne już to darmówki, jednakże z pewnym małym haczykiem. Promocja ta obejmować będzie tylko i wyłącznie konsole, co oznacza, że pecetowcy, mobilniaki i ci z Nintendo Switch mogą co najwyżej obejść się smakiem, jeżeli chodzi o darmowy przedmiot. Do zgarnięcia będą bowiem dwa zbieraki w dość nietypowej formie, bo otrzymujemy takie pierwsze w życiu. Będą to bowiem rękawice w postaci rąk Hulka czy zbroi Ironmana. Niby mamy delikatne pocieszenie, ponieważ w późniejszym terminie będziemy mogli je kupić, jednakże według mnie i tak czar pryzł, bo z jakiej racji konsole otrzymują coś bez konieczności posiadania PlayStation Plus? Tego naprawdę nie wiem, ale ma to pewnie związek z nową grą Avengers. Aby zdobyć nagrodę, musicie wykonać zadania przeznaczone specjalnie do tego eventu, które to będą dostępne tylko i wyłącznie na konsolach. Jakie to zadanka i czy wymagające? Jeżeli interesuje was ten temat, to koniecznie sprawdźcie link podany w opisie, ponieważ tam będziecie mieli wszystko opisane krok po kroku, a teraz przejdźmy dalej. Rozpoczął się właśnie Week Lata, czyli najnowszy event w tematyce słońca, plaż i morza. Ma on zastąpić 14 dni, jednakże jak to niestety bywa, podobnie jak nie było urodzin, tak nie będzie 14 wyzwań z nagrodami, a tym bardziej jakichkolwiek zmian na mapie. Jedyne co tak naprawdę dostaniemy w ramach tego wydarzenia to jakieś skórki do sklepu i nic poza tym. No, może jeszcze dostaniemy pakiet. Oprócz tego do gry nadchodzi nowa skórka zapowiadana m.in. poprzez ekran wczytywania z karnetu bojowego. Będzie ona posiadała specjalny styl, który właśnie widzicie, możliwy do otrzymania, najpewniej w formie questu lub zwyczajnego zakupu, ale jak to będzie, przekonamy się wraz z datą jej premiery. Nasza topka zmian się właśnie zakończyła i pozostało nam tylko i wyłącznie czekać na to, co przyniesie niedaleka przyszłość. Pamiętajcie o kodzie JAJUT w Fortnite'owym sklepie czy o subie, aby niczego nie przegapić. Już w przyszłej aktualizacji czeka nas sporo fabuły i innych ciekawych rzeczy czy zmian i darmowych przedmiotów, także dzięki kliknięciu dzwona niczego nie przegapicie. Ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!